Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Dzisiaj, kochani, chcę wam pokazać, jak wyglądają wszystkie moje regały związane z terrorystyką. No i pokażę wam, jak w ogóle wygląda cały mój pokój hodowlany, bo tak się składa, że zawsze kadr jest taki. No i wy widzicie raptem tylko dwa regały, a tymczasem regały są cztery. Dodatkowo są paludaria w innym pokoju, jest jeszcze regał na akcesoria, jest moja ściana ze zdjęciami pająków, więc w zasadzie trochę jest dzisiaj do pokazania. I tak naprawdę nie będę za bardzo tego wstępu przedłużał, bo naprawdę obstawiam, że film będzie trwał długo, co nie znaczy, że nie będzie ciekawy. I umówmy się tak, że to, co będę mógł wam pokazać, bo akurat nie będzie mega schowane, to wam pokażę. Natomiast jeśli jakiś wąż czy tam pająk będzie mega zakopany, no to umówmy się, że tych sztuk nie będziemy szturchać i po prostu będziemy przechodzić do kolejnego zwierzaczka. To tyle, jeśli chodzi o wstęp. Ja się napiję jeszcze łyczka pysznej kawusi i zawieramy się do roboty. Aha, i zapomniałem dodać, że specjalnie na okazję tego odcinka pożyczyłem od kolegi aparat z obiektywem, które razem kosztują jakieś 17 tysięcy, więc jeśli zauważycie, że jakość jest dużo lepsza niż zazwyczaj, to właśnie z tego powodu. I powiem wam, że moim marzeniem jest kupić sobie ten aparat i z każdym miesiącem odkładam sobie na kupkę sprzętową hajsik, żeby w końcu nabyć na przykład coś takiego, czym dzisiaj nagrywamy. Także trzymajcie kciuki, a teraz bierzemy się do filmu. Otwieramy drzwi i patrzymy, co tu się dzieje. To może zacznijmy od pająków, nie? Jak widzicie, mam cztery regały obecnie. Plan jest taki, że chciałem sobie jeszcze jeden taki regał dokupić tutaj. Natomiast ostatnio kumpel mi powiedział, że ma innego kumpla, który robi regały na zamówienie, w sensie meble. I w styczniu prawdopodobnie będziemy działać. Tutaj będzie cała meblościanka zrobiona pod wymiar specjalnie dla mnie. Także póki co regały wyglądają w ten sposób, natomiast zostaną wymienione i terrarium dla Reginy zostanie, tylko po prostu te dwa regały sobie powędrują na tą ścianę, a tu już będzie tak profesjonalnie na maksa. Tak to wygląda i tak będzie niedługo. Natomiast zaczynając od początku, to lecimy sobie tu. Na dole jest piętro jakieś tam techniczne, stare terraria, styroboksy. To na przykład jest mój taki zestawik dla mrówek. Tu w sumie nie ma nic. Następnie, regał wyżej, już jest grzanko poprowadzone, ponieważ na tych najniższych półkach nie mam grzania. Grzania są już potem wyżej. Od dołu mamy przedszkole. Tutaj w ogóle był plan, żeby zrobić szyby i żeby było ciepło na dole, ale jakoś zrezygnowałem z tego pomysłu. No i w przedszkolu są pająki, które albo są małe, za małe na pojemniki i terraria, albo takie, które nie wiem, na przykład mam, ale nie chcę jej mieć, czy tam przez przypadek je dostałem. W drugim pojemniku na przedszkole są już odseparowane pajączki, które mi wyrosły i czekają na jakiś film i nowe pojemniki. Tutaj jest Zyzuś tłuścioch, czyli Steatoda. Znalazłem go, jak wychodził dokładnie stąd i on sobie tutaj łapał jakieś świerszczyki w ogóle, natomiast złapałem go i teraz siedzi w pojemniku. Mogę wam go potem pokazać pod makro. Tutaj na przykład mam samca Brachypelma Emilia. To jest samczyk, którego dostałem też, natomiast jest samcem, a ja samicy nie mam. On jeszcze potrzebuje tak z wylinkę dwie do dorosłości, więc jest szansa, że jeszcze samicę zdołam do niego zdobyć. Póki co siedzi tutaj. Piętro wyżej, kochani. To są nowe terraria, na pewno je pamiętacie, to są arentowe terraria dla podziemniaków i powiem wam, że tak, no w sumie w tym lewym to niestety niewiele widać, bo pająk sobie zaczął tworzyć tak, jak powinno być, czyli wszystko tam. Natomiast w prawym terrarium, patrzcie, jak fajnie to wygląda, tutaj już mój filobrachys SP Electric Blue zaczął sobie totalnie pajęczynować górę, ale dół też spajęczynował i co lepsze w ogóle, ten hilobrachys, słuchajcie, często siedzi na zewnątrz w ciągu dnia, więc w ogóle fantastycznie, mega jestem zadowolony z tych terrariów póki co. O, tu jest beka w ogóle, patrzcie, to jest Cericopelma SP Boquet i patrzcie, co tu się wydarzyło. Albo dobra, to ja wam to pokażę też zaraz na innym obiektywie. Tutaj w ogóle jest na przykład pająk, którego niestety nie umiem zidentyfikować, dostałem go kiedyś, nie zapisałem. No i wiem tylko tyle, że z zachowania i anatomicznie jest to jakaś Azja, ale też nie wiem, co to za pająk, też w sumie mogę wam pokazać zaraz, może mi powiecie. Tutaj jest jakaś mega Pobema Robustum. Tutaj jest samiczka Diamantinesisa. Będziemy jej robić też niedługo terraryjko nowe, a ona jest fajna, bo zobaczcie, jak fajnie plecie pajęczyny tutaj. No i miałem dla niej samca, ale samiec niestety doszedł martwy, także póki co kopulacji Diamantinesisów nie będzie. Piętro wyżej mamy terraryjko z samcem Brachypelma Hamori. Ten samiec, no obstawiam, że jeszcze rok albo dwa potrzebuje, bo z samcami kolorowych braszek jest tak, że kiedy myślicie, że on potrzebuje jeszcze jednej wylinki do dorosłości, to najprawdopodobniej on potrzebuje jeszcze trzy wylinki do dorosłości, więc póki co go trzymam, on sobie bardzo powolutku w swoim tempie rośnie, a jak wyrośnie, no to pani, która siedzi tutaj, go dostanie. Następnie tutaj mam zestaw jakichś pojemniczków. Siedzą w nich albo pająki, które po prostu są w przejściowym pojemniku,
roku i zaraz z niego wyrosną. Ewentualnie jakieś pająki, które są mniejszymi gatunkami, no to wtedy już to jest docelowe. Pierwszy z brzegu to jest podrostek birupesa pochodzącego z Borneo. To też Wam go pokażę, bo wyliniał, jest przepiękny, naprawdę. Z dalszych, no to nie wiem w zasadzie, co tutaj się ukrywa. O, wyliniała, to też Wam pokażę. Wyliniała mi Xenestis Intermedia. To będzie trzeba jej powoli robić większe terrarium, bo to był taki ostatni dzwonek na nią. Tutaj mamy chyba jakiegoś samca. Tutaj jest podrostek Trafosa Apophysis. Tutaj jest inny samiec, to też nieistotne. A tutaj mamy samca Harpactyra pulchripes, który myślałem, że jest samicą, natomiast okazało się, że jest samcem. Już co prawda został sprzedany, ale jeszcze u mnie jest. No i niestety wychodzi na to, że nie mam obecnie żadnego pająka Harpactyra pulchripes. Będę musiał sobie kupić. No najlepiej samiczkę by kupić, ale niestety ona kosztuje 600, więc dość dużo. Następnie, piętro wyżej. Tutaj jest terraryjko. Takie ma śmieszne otwarcie. To jest taki stary typ od Tropical Factory. Nawet oni go nie wypuszczali nigdy. Ja po prostu go dostałem na testy. Teraz są trochę nowsze systemy. I tu siedzi samica blondyny, kochani. Więc może by się udało ją jakoś wywabić. Na początku sprawdźmy, czy ona w ogóle będzie miała ochotę nam się pokazać tutaj. Moja blondyna, słuchajcie, je takie ilości karmówy, że to jest ciężko opisać, naprawdę. Jest takim żarłokiem. Dobra, siedzi tam. Możemy jej dać Madagaskara. Ja tutaj trzymam i dubie, i Madagaskary w jednym pojemniku. O, jak syknął skubany. No dobra, idź karaczanie w stronę blondyny. Ty... Aha. No to tyle, jeśli chodzi o Blondie. Kurczę, no widzicie, ona sobie zrobiła mega dobrą kryjówę tutaj. Mało ją widać. Nie zobaczymy jej. Dobra, nie wyganiam. No słuchajcie, blondyna jest naprawdę ogromna i zbliżamy się powoli do momentu, w którym będzie zmieniała terrarium, ale dopiero po wylince. Następnie jest samiczka Pterinopelma sazimai. Ja jej kupiłem samca i ona jest teraz na etapie takim, że po prostu ją dopycham do granic możliwości. Nie wiem, czy słuchajcie, uda nam się jeszcze bardziej wyciągnąć to terrarium, żeby otworzyć szybę, żeby nie uciekła. O, dobra. No jeśli chodzi o nią, to tak jak widzimy, ładne, niebieskie stworzonko, które pochodzi z Brazylii. Okej, okay. Kolejne. Tutaj mam w ogóle pająka właściwego. To jest z tego dyfus, chyba tak się je czyta. Ale jest bardzo malutki i w zasadzie no, nie ma szans, żebyśmy coś zobaczyli, więc odpuszczamy tego pająka. Tutaj natomiast są dwa podrostki Avicularia Minatrix i testowo jeden jest bardziej grzany, tam wciśnięty, a drugi jest mniej grzany. Natomiast one totalnie, jak widzicie, są zbunkrowane. Tutaj co prawda ona jest, ale no, nie ma fizycznie szans ich wyganiać. Także póki co również ją odpuszczamy, a w odcinku z karmieniem, który, kochani, wyjdzie w sobotę. W sobotę będzie karmienie i ogarnianie hodowli, więc pamiętajcie o tym, bo będzie fantastycznie, więc w tamtym odcinku sobie zobaczymy również je. Dobra, pora stanąć na mój taborecik, na którym siedzę zawsze przy wstępach. I lecimy na najwyższe piętro, na którym znajduje się Chromka numer 1 z projektu Chromka. Ta samica, kochanie, niestety zjadła kokon. Najgorzej, ale wiem, że takie akcje się z chromkami zdarzają, więc się nie poddaję. No niestety zjadła kokon, ale to nic, bo mam jednego samca, który chyba jest tutaj. I ten samiec jeszcze potrzebuje wylinki do dorosłości, także jak samiec wyjdzie, to znowu będziemy je dopuszczać. I słuchajcie tak, ta samica jeszcze nie liniała i na tej wylince kokon zjadła. Tak jak widzimy, trochę sobie podniszczyła to terrarium, kiedyś było lepsze. Natomiast jeśli chodzi o drugą chromkę z projektu Chromka, to ona jest zbunkrowana tam i słuchajcie, u tej też kokon został złożony, ale taki niedorobiony, wiecie? O, ja go nawet tutaj mam. Patrzcie, bardzo malutki kokon to był i niestety również się zepsuł. No, same czarne jajeczka, ale też bardzo mała ilość była tych jajeczek, więc coś ewidentnie też tutaj poszło nie tak, ale w dalszym ciągu się nie przejmuję, bo chromki takie są. I ta samiczka w ogóle wyliniała bardzo niedawno, ona również będzie czekała, aż ten samiec wylinieje. I co jest wyżej? Tutaj na przykład mam dwie samiczki i to po kokonie z rodziców z Cypru, czyli Hetopelma olivaceum. Ja je zostawię, bo fajnie wyglądają, więc ja Wam zaraz pokażę. Tutaj jest pamiątkowa wylinka porachybane gdzieś z Kitrana. O, wielkie bydle było, ale nieważne. Tu jest jakiś Pamphobeteus, w sumie mniejsza z nim. Następnie tutaj są totalne rarytasy z ostatniego odcinka, czyli Typhoflaena celadonia i Kurumim. One są tutaj i one potrzebują troszkę chłodniej, więc nigdy ich nie trzymam bezpośrednio przy kablu, tylko wiecie, tak tutaj na skraju regału.
Tu są dwa podrostki heteropoda David Bowie i w ogóle jeden podrostek mi wyliniał, więc możemy go wziąć też do późniejszego makro, to wam pokażę jak wygląda. Tutaj z tyłu jest mój projekt wersji, czyli cztery sztuki wersji kolorek. Widzę, że już część poliniała na L5, bo to były L4, więc też będziemy je karmić na następnym odcinku. O, tutaj wylinki leżą. Jest git i one mają grzanie już tam typowo od ściany. A tu jest, nie wiem, musimy sobie sprawdzić. Aha, tutaj jest pecyloteria rufilata. Też sobie, nie rufilata, regalis. Sorry, regalis tu jest. Następnie tutaj u góry też dzieje się wiele. Na przykład podrostek Caribena Laeta, również wam go pokażę w sobotę, bo jest na takim fajnym etapie przejściowym w ubarwieniu, kiedy już nie jest niebieski, ale jeszcze nie jest brązowy, więc ciekawie wygląda, pokażę wam. Dalej tu jest tuba z Hylobrachis fimbriatus. Tutaj jest Cyropacopus hati hati. Nie wiem jaka płeć, ale wydaje mi się, że samica. Tutaj są dwa podrostki Orphanaceus filipinus, a jego się czytało chyba Orphanaceus, nie pamiętam. Następnie, kochani, Pterinochilus murinus usambara, nic wielkiego. Tutaj jest mój skorpion, Scorpiomaurus, to jego wam pokażę, bo dawno w sumie nie widzieliśmy. Tutaj się robi duża kolejka, słuchajcie, do tego makro później. Tu jest Braplast z samicą Monocentropus balfurii, ale ona siedzi totalnie zakopana, nic nie widać, więc olewamy to. A w tych trzech pojemnikach mamy od góry dorosłego samca Pterinopelma sazimai. Kurde, no boję się je dopuszczać, bo boję się, że mam wylinkę za małą samicę, wiecie? Ale może nie, zobaczymy, na pewno wyjdzie taki odcinek niedługo. Następnie jest samiczka, kochani. Formictopus sp. Dominican Purple. Też wam ją pokażę przy ledziku zaraz, bo fajnie wygląda. I co tu jeszcze jest? Aha, i tu jest ten samiec chromki. Samiec jeszcze nie jest dorosły, ale tak jak mówię, jest już wielki, więc lada moment będzie adultem. Schodząc niżej, w tym pionowym podziemnym terrarium siedzi Cyropagopus albo striatus. On ma tutaj gniazdo. Jak ja go kupowałem, to on jeszcze był haplopelmą albo striatum i w ogóle nie było odmian terytorialnych, a teraz w rynku jeszcze wyszły inne odmiany i tak naprawdę takiego czystego albo striatusa to chyba nie ma nikt, więc boję się, że tej samiczki nigdy nie rozmnożę. Niemniej ona sobie tu siedzi. To jest moje terraryjko podziemne, które zbudowałem chyba z 5 lat temu. Tutaj, moi drodzy, jest Heteroscodra maculata, która ma takie gniazdo. No dość mocno sobie tutaj zrobiło. Podoba mi się w ogóle to terraryjko jej. Podoba mi się też ta sztuczna lianka. Przyznajcie, że fajnie wygląda. No. Tutaj jest Pecyloteria Miranda, która wyliniała całkiem niedawno. No tam jest. Jest schowana, więc dajmy jej spokój. Tutaj siedzi samica Pecyloteria Metallica, która jest po kopulacjach. W sensie najpierw jest po wylince, a później jest po kopulacjach. Ale też widzicie, że sywnie wąski, więc zostawiamy tą panienkę w spokoju, bo jak ma kłaść kokon, to stresu wypada jej oszczędzić. Niżej mamy na pewno terrarium trójdzielone, które też robiłem w odcinku chyba z 5 lat temu, ale nienawidzę tego terrarium. Nie dość, że mi się rozwaliło, nie wiem co tu się odwaliło, to jeszcze nie mogę sobie wyciągnąć pojedynczej sztuki, trzeba wszystko wyciągać. Niefajny system, muszę wywalić w końcu to terrarium i te trzy, to pojedyncze zastąpić na przykład takimi trzema. W tym przypadku od konstrukcji są te terraryjka. No ale dobra, po kolei. Pamphobeteus sp. Mascara. Ona też sobie lubi regularnie przekopywać terrarium, więc również regularnie jej tutaj odkurzam stąd torf. No hej. Siedzisz i czekasz na jedzenie, tak? O, jaka jestem maksymalnie zdenerwowana. Nie denerwuj mnie, chłopie, bo nie lubię, jak to robisz. Następnie jest samiczka Brachypelma hamori. Nie wiem, czy mam wam ją wyganiać. Mogę wygonić. Natomiast to tylko braszka. Ale z drugiej strony jest po wylince, więc jest naprawdę ładna i też jest taka, wiecie, dorodna i duża. Patrzcie, jest kawał braszki z tej braszki, nie? No, natomiast widzicie, że terrarium jest obrzydliwe, tutaj poodpadały ścianki, w ogóle tragedia, nie podoba mi się to i muszę to wymienić czym prędzej, więc oszczędźcie hejtu, proszę. Tutaj jest samica Tliltocatl albo Pilosus Nicaragua i jak widzicie, no tak wygląda jej terrarium. Pająka, słuchajcie, nie ma. Pająk 3/4 życia przesiaduje pod ziemią. Bardzo rzadko wychodzi, ale czasem mu się zdarzy, więc raz na jakiś czas ją widuję. Natomiast to nie dzisiaj na pewno, bo ona w nocy wychodzi. Okej. Okay. Poniżej mamy terraryjko z samicą Nanduchromatus, natomiast jest schowana i zbunkrowana. Ale w tym przypadku powiem wam, że nie działa zasada typu jak pająk się zbunkruje, to będzie liniał, bo ona odkąd ją mam, czyli jakieś 3 lata, to cały czas, słuchajcie, siedzi zbunkrowana. Serio. I to nieważne, czy wylinka, czy nie, ona musi mieć bunkier.
Tutaj jest całkiem fajnie, schludnie wyglądające terrarium, które należy do samicy Ceratogyrus darlingi. Ona sobie siedzi tam z tyłu, ale nie będziemy jej denerwować, bo to afrykański wściekły ptasznik. A tutaj, tu nie ma pająka, tu jest gad, a mianowicie mój najnowszy wąż, czyli krzyżówka zbożówki z meksykańskim, ale siedzi w trocinach, więc jakby póki co odpuszczamy tej pani. No i tak naprawdę skończyliśmy dwa regały. Możemy przejść na kolejne dwa regały. Siadam na ziemi i już tłumaczę. Te dwa pojemniki należą do kogo? No, fani kanału doskonale wiedzą chyba, nie? Oczywiście są to skolopendry. Tu jest skolopendra subspinipes z Tajlandii, a tu jest samica skolopendry cingulaty z Bułgarii. Możemy zobaczyć, czy jakaś panienka nam się tutaj pokaże, czy też nie. No, na 99% siedzi sobie ona właśnie pod tym kamieniem. No jest. Dlaczego miałoby jej nie być? No cześć mała. A widzę, że ci tutaj wylęk świerszczy chodzi. To znaczy, że jakaś samiczka złożyła kiedyś jaja. Też słuchajcie, dostaję często pytania, co zrobić, jak zauważyłem mikroświerszczyki u siebie w terrarium. Ja nie robię nic. Serio, bo te świerszczyki się klują dlatego, że karmiliście dorosłą samicą świerszcza, ta samica złożyła później jaja w torfie, no i po dwóch tygodniach klują się świerszczyki, natomiast one są totalnie niegroźne do jakichś większych stawonogów i po prostu po tych paru dniach umierają, bo nie mają co jeść czy tam pić, więc nie przejmujcie się świerszczami jak coś. No, cingulata do widzenia, a subspinipes, moi drodzy, to jest inny level skolopendry. Bo to jest skolopendra, która oryginalnie wywodzi się z Azji Południowo-Wschodniej, natomiast opanowała prawie cały świat, zawlekli ją do Stanów Zjednoczonych i jest grubo. Tu jest jej końcówa. Możemy szturchnąć. Kurczę, no niestety chyba subspinipesa dzisiaj nie zobaczymy. Może wam się na filmie wydawać, że niektóre terraria rzeczywiście są bardzo przesuszone i zając, dlaczego masz tak sucho w terrariach? Mam dwie odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, jestem dzień przed karmieniem, a tym samym podlewaniem hodowli, więc automatycznie te wszystkie pojemniki są troszkę przesuszone. A po drugie, często jest tak, na przykład w przypadku skolopendr, że ja im zwilżam tylko jedną stronę, no to wtedy druga zawsze jest mimo wszystko trochę sucha. Tu są jakieś resztki Haplopus SP Columbia Gross z kokonu, który jakiś tam czas temu miałem. To są już jakieś L3 albo L4. A zostały mi, więc leżą i je karmię po prostu. Jeszcze nie mam w ogóle planu na nie. Wyżej jest półka z wężami, kochani. No może nie tak całkiem z wężami. Natomiast tak, tutaj oczywiście heterodon. Samiczka, anakonda. Wiecie, gdzie ona jest, widzicie ją. Siedzi tam. Postaram się ją wydobyć, tak nieinwazyjnie. Patrzcie, urosło już dziewczę trochę, nie? Urosło, kurde. Dużo mniejsza byłaś dziewczyna, jak cię brałem, a teraz jesteś porządnym wężem i to jeszcze warunkowo jadowitym. Dobra, już nie denerwujemy, wracaj do siebie, ale przyznajcie, że urosła, nie? No i to jest jej, ona sobie tam wydrążyła, słuchajcie, tunel i widać go od boku terrarium, ten tunel, więc naprawdę wąż jest niesamowity. Lubię ją za to, że ona jest taka sykliwa, wiecie, heterodony mają to do siebie, że lubią syczeć, ale ta samiczka to jest wybitnie sykliwa i ona ma humory, naprawdę. Ona sobie nie daje w kaszę dmuchać, ale jeszcze nie zauważyłem, żeby była w jakiś sposób w stosunku do mnie agresywna. A tu jest nasz pan heterodona i z nim mam już dużo większą więź, wiecie? My się całkiem lubimy, w sensie wiecie, on syczy też, natomiast syczy tak bym powiedział w granicach rozsądku. No ale patrzcie na niego. Ty to już jesteś kawał heterodona. No. Och, jaki jestem zdenerwowany. Wkurzony jesteś. Ja też nie mam zamiaru cię tutaj bardzo irytować, bo to by było trochę niedydaktyczne, gdybym takiego węża na filmie denerwował. Natomiast wiecie, no, heterodony mają relatywnie bardzo słaby jad, ale też wszystko zależy od organizmu, w jaki ten jad zostanie zaaplikowany, też zależy, ile tego jadu zostanie zaaplikowane, ale ogólnie słuchajcie, jak nie pchamy heterodonom tak palców jak ja teraz, żeby go po prostu, wiecie, wkurzać i denerwować, to on sam z siebie raczej nie ugryzie, serio, to żeby ugryzł, to trzeba chcieć mu się dać ugryźć, albo nie znać swojego węża. Ja na przykład wiem, żeby mojej samiczki nie szturchać palcem, bo ona wykazuje takie zachowania, że mogłaby upieprzyć, no nie? Natomiast ten pan, mimo że jest taki sykliwy, to jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby był w jakiś sposób do mnie negatywnie nastawiony. Idź do siebie.
Okej. Tutaj to jest ciekawa historia. Sami spójrzcie, ile torfu wykopała skubana. Jest to samica, prawie dorosła w zasadzie. Xenestis immanis. Ale jak widzicie, panienka lubi kopać i to bardzo. Ja jej oczywiście nie utrudniam tego. Jak chce kopać, to niech kopie. I tym oto sposobem całe życie siedzi schowana. Poniżej mamy, jak coś tam, a ta grzewcza nie jest włączona, nie myślcie sobie, że aż tak bardzo dogrzewam pająki. W tym wypadku one mają tylko kabel grzewczy tam na regale. Tu jest przedwylinkowa samiczka Cyclostery Davus pentaloris, czyli ptasznik tygrysi z Kostaryki. Tu natomiast jest Chile, czyli podrośnięta samiczka Gramostolla rosa red. Niby red, ale wydaje mi się, że taka pół na pół red bym powiedział. Przynajmniej nie robi głodówek, więc całkiem niezła ta Gramostolla. Następnie, moi drodzy, trzeba zmniejszyć ISO. I co my tu mamy? Tu jest samica Psalmopeus reduncus, która dostanie niedługo w nowym odcinku nowe szkiełko, bo w tym braplaście jest jej bardzo źle. Ona by chciała szkło, więc to szkło dostanie. Tu jest dorosła samica Pterinochilus murinus usambara, czyli Afryka, bardziej ta sucha Afryka, więc tak też staramy się trzymać temu pająkowi. Nic wam o niej nie mówię, siedzi całe życie w tym kokosku, nawet se nie robi gniazda na zewnątrz, bo tak jest jej dobrze w kokosku. Mało tego, nawet ostatnio zrobiła próbny kokon również w tym kokosku, więc całe życie w kokosku i trochę mnie to denerwuje. Tu mam pająka właściwego, którego przywiozłem kiedyś z Wietnamu i z Kubana jeszcze się ostał, czajcie to? A jest tam, pokażę wam go na makro tak na szybko na koniec odcinka. Następnie tu jest dorosły samiec jakiegoś formiktopusa, ale szczerze mówiąc straciłem rachubę, już nawet nie pamiętam jaki to jest samiec. Prawda jest taka, że niestety jest to samiec, więc czekam tylko jeszcze na jedną wylinkę i jak będzie dorosły, to go sprzedam za gruby hajs, bo z tego co kojarzę, to teraz formiktopusy stoją w dobrej cenie. Dobra, to mamy, to też mamy. W takim razie tego terrarium chyba przedstawiać nie muszę, a jeśli muszę, to przedstawię. Terragadzier u mnie był jakiś czas temu, pewnie pamiętacie odcinek. No i zrobiliśmy terrarium dla Reginy, które jest ogromne, obłędne. W ogóle strasznie mi się podoba. Zobaczcie, jak fajnie Regi ugniata te trociny. W całym terrarium trociny są po prostu perfekcyjnie ugniecione od tej jej masy. No ale dobra, zapytacie, gdzie jest Regi? No więc tak, Regi jest tutaj i będzie liniała swoją drogą. Więc niestety tyle widzimy Reginy, ale jak Regi jest tak właśnie schowana, to nie ma szansy jej wyjąć, bo jak ja ją dotknę teraz... O, widzicie? To ona spuchła, ona spęczniała i się po prostu zatrzasnęła w tą dziurę. Nie ma szansy jej wyjąć, jak się chce. Reginę z tego terrarium się wyciąga wtedy, kiedy ona na to pozwoli. No i to terrarium sobie leci aż tutaj. Tutaj jaskinka, grzanko, czaszki, cudawianki, wszystko fajnie. I ostatnia półka, ta konkretnie tutaj, należy do mrówek. Teraz mrówek nie jest aż tak znowu dużo, bo dużo z nich jest w piwnicy i zimują właśnie. Więc tak na szybko. Tu mam Venatory. Tutaj jest Rytidoponera Metallica. Już ma skubana dwie robotnice, więc idzie jak burza. Tutaj są Nicobarensiski, których też jest tam całkiem sporo. Odontomachus similimus. I jeszcze jest Odontoponera transversa. A tutaj Polerachis dives. Także to są mróweczki, których zimować nie muszę, więc są w zimę na regale. I to, słuchajcie, jest ostatnia półeczka. Tu jest trochę taki miszmasz. I co my tu mamy? Niepodpisane. Aha, no tak, to było markerem. To jest Cyriobagopus von Wirdi. Nic wam o nim nie powiem, bo nawet go jeszcze nie znam. Tutaj jest nieoznaczony Heliobrachys ze Sri Lanki. Tutaj jest jeszcze jeden Pamphobeteus. Ten jest chyba SP Mascara. No też wiecie, jak to Pamphobeteus młody. Następnie tu jest mój Liphistius ornatus, czyli trapdoor. Zobaczymy sobie jego karmienie w slow-mo już w sobotę, więc czekajcie na to. Tutaj są też dwa ogromne formiktopusy i niestety oba samce, czekajcie, są takie bydlaki i zobaczcie, jakie są łakome na żarcie, to wam mówię. Też będą w sobotę karmione. Tutaj nawet widzimy, są Linotele megateloides, dwie sztuki. Dostałem, z tego co pamiętam, cztery sztuki, dwie mi padły, a dwie się trzymają dobrze, więc spoko, niech se tam siedzą. Tu jest podrostek Poe Metallica. Tu jest moja ulubiona Amblypyga z Wietnamu. Jest pierońsko szybka i pierońsko skryta. Ale uwielbiam ją, serio, to jest chyba moje ulubione zwierzę. Mam straszny sentyment do niej, więc wracaj. A widzę, że też trzeba by jej dać nowy pojemniczek, co? Bo ona w tym siedzi, odkąd ją mam, a naprawdę urosła chyba z 5 razy. Jeśli chodzi o to terrarium, to siedzi tutaj samiczka
Psalmopeus Irminia. Jak widzimy, pająk się zbunkrował doszczętnie, bym powiedział nawet doszczelnie się zbunkrował. No siedzi w tym terrarium parę dni, jeszcze nie miałem okazji jej widzieć. Tutaj są skakuny, mam dwie samiczki, słuchajcie, dostałem 4 sztuki i niestety dwie mi padły. I co gorsza, padł mi samiec, cholera. Te dwie samiczki mają się dobrze i wydaje mi się, że są już dorosłe, ale szczerze mówiąc to nie wiem. No i nie mam samca. Także jakby ktoś słyszał o samcu skakuna królewskiego o pochodzeniu z Florydy, to koniecznie dajcie znać. I tu, słuchajcie, ostatnie pojemniczki. Tu siedzi Resus, czyli pająk czołg. On sobie, jak widzicie, stworzył coś takiego, czy jak na Resusa przystało. No i on tam jest. Widzimy, że siedzi czarna kulka. I co jeszcze jest? Ornithoctonus aureotibialis. I tu jest Ornithoctonine sp. honsei, czyli kolejny cholernie drogi pająk. Ciekawy ma system, bo widzicie, że ma jeden bucik i drugi bucik. Natomiast póki co jest strasznym pyrtkiem i niestety nic wam o nim więcej nie powiem. I moi drodzy, w tym momencie skończyliśmy tur po tych 4 regałach. Możemy teraz przejść tak na szybkości na aktualizację tego oto cacuszka. Co tu się znajduje? Ano, znajduje się tutaj moje terrarium z roślinami owadożernymi. I słuchajcie tak, rosiczki szalone, naprawdę, znaczy muchołówki. Muchołówki rosną jak popieprzone. Natomiast plan, słuchajcie, na to terrarium powoli dobiega końca, w sensie ten konkretny, ponieważ stwierdziłem, że to terrarium działa po prostu za dobrze, jeśli chodzi o łapanie much, które się wykluły na hodowli, i w związku z tym będę robił tak, że, znaczy teraz jest zimowanie, więc tak czy siak część z tych roślin trzeba przezimować, natomiast na nowy sezon zasadzę wszystkie, i to taką ilość normalnie hurtową, zasadzę u siebie na parapecie, bo niech one łapią mi muszki z parapetu, a nie, że muszą tutaj być w ilości paru sztuk schowane w tym terrarium, więc taki jest plan. Dzbanecznik z tyłu ma też trochę ciasno, więc na pewno będę rozbierał to terrarium. No i tutaj może jakaś żaba wywleciała, albo sam nie wiem, czas pokaże. A trzy kropki są w ogóle totalnie szalone, patrzcie. Pamiętacie, że całkiem niedawno była aktualizacja, więc no to zobaczcie, co te trzy kropki robią. To jest jakieś po prostu srogie szaleństwo. Trzeba to ucinać, bo normalnie masakra. Zasłania miejsce i światło. Tu jest jakiś tam kącik z kubkami i tak dalej, z towarem, bo słuchajcie, towar z mojego sklepu leży dosłownie w każdym miejscu w domu. Naprawdę, wszędzie leżą kartony jakieś. Patrzcie na to, bo nie wiem, czy wiecie. Jeśli nie wiecie, to ja wam tylko tam tak podpowiem, że słuchajcie, kalendarz z zeszłego roku można wykorzystać na gigantyczny plakat. Patrzcie, jakie to jest ogromne. Ja wam pokażę. Jest naprawdę wielki ten plakat i jak go ostatnio zrobiłem, to nie mogłem przestać się na niego patrzeć. No zobaczcie. 12 zdjęć. Wow. Wszystkim tym, którzy mieli kalendarz z zeszłego roku, polecam zrobić identycznie, bo po prostu to wygląda obłędnie. No najlepiej. Takie foty i to jeszcze takie wielkie to jest, słuchajcie. No a tutaj mam jeszcze jakieś tam fanarciki, które sobie raz na jakiś czas dokleję. Póki co w zasadzie nie ma ich wiele. O, to ostatnio dokleiłem. To jest ta poe, którą dostałem w paczce niespodziance. Strasznie jest fajna, więc mi tutaj pasuje. To w ogóle była wygrana w konkursie chyba w zeszłym roku. No tu jest mój zielnik. Zielnik, słuchajcie, ma ciężko. Po pierwsze dlatego, że tu mam kaloryfer i grzeję, kurde, na te liście, które wystają. Więc to jest zdecydowanie duży minus. Nie chcę nic zapeszać. Niemniej plan jest taki, że jak zrobimy już te wielkie regały tutaj na wymiar i piękne, to będzie też cała strefa na rośliny. Będzie tam typowe oświetlenie dla roślin i będzie po prostu sobie żywa półka stała. Znaczy, w sumie te też są żywe, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, tu jest mój kaktusik, którego kupiłem sobie na Ostrawie chyba jakieś 4 lata temu. No i tak sobie go podlewam raz na długi czas. Skubany, ale wypuścił tych pączków. Szaleństwo. Tu jest mój zegarek z AliExpressu, którego mogę uderzyć i się podświetli. Nakleiłem sobie też na niego znaczek Empower, czemu nie? Również znaczek jest z AliExpressu i kosztował chyba 12 groszy. Fajny jest zegarek w ogóle. Możesz apkę mieć na niego, możesz sobie tam ustawić jakieś pierdoły. Tak, to mój zegarek właśnie. Idąc dalej, tu się ukrywa jakaś czacha, którą dostałem od gadziora. On jest powalony, że robi takie rzeczy. Tu jest mój waran z Komodo. Serio, przywiozłem go po prostu z Komodo. Tylko niestety nogę stracił, kurde, gdzieś przy przeprowadzce i się tak wściekłem. Ale to nic, ten waran zostanie ze mną na zawsze. Tu mamy dwie czaszki ze Sri Lanki. To jest mój sztuczny kwiatuszek, który czemu nie. Następny jest helikopterek, bo ja lubię takie zabawki. To jest zdalnie sterowany sześciokanałowy helikopter, który umie latać do góry nogami, tylko niestety ja nie umiem go tak pilotować, żeby latał do góry nogami. Tu są dwie poe subfuski.
podrostki, bo poe subwuski żyją w górzystych terenach Sri Lanki i tam jest raczej chłodno i one koniecznie muszą mieć dużo chłodniej niż te, więc stoją właśnie tutaj, bo zawsze jest lekki przeciąg i wiecie, tak w miarę chłodno. Tu jest jakieś stertowisko terariów, które albo są brudne, albo nie są brudne, tylko czekają na zwierzeczka albo coś tam. Lecąc do dołu, to mamy tak, na przykład pudełko z klejami, taśmami i tak dalej, pudełko z elektroniką, na dole jest piaski i kamienie, tu też są piaski, a nie, tu są piaski, kamienie i gliny. Wyżej jest półka z podłożami, czyli wszystko jeśli chodzi o podłoża. Jeszcze wyżej mam taką podręczną półeczkę, gdzie sobie ładuję sprzęty i tak dalej. To jest karton z całym detalingiem, jest go tutaj dużo, ale bardzo się on przydaje. I u góry również jakieś podłoża. Natomiast to nie jest wszystko, co mam z wystrojów, tylko takie podręczne, z którego korzystam na co dzień. Dodatkowo tutaj są jeszcze karton z korkami i karton z korzeniami, a tu jest karton z pudłami. W sensie z wszystkimi pudełkami, jakie tylko istnieją. Jest masakra, słuchajcie, z tym kartonem. Jego trzeba dwa razy do roku segregować, a i tak naprawdę jest ciężko sprostać temu wszystkiemu, co tam się wytwarza i co od was dostaje. No, a druga część elementów wystroju jest w piwnicy. No i słuchajcie, tyle, jeśli chodzi o mój pokój. Aha, jeszcze może wam powiem o tym. Muszę sobie zainstalować tutaj rolety, bo niestety dużo słońca jest w zimę z tej strony i po prostu jak nagrywam filmy, to mam prześwity słoneczne i mnie to tak denerwuje. Także póki co radzę sobie kocykiem, a docelowo będą roletki. I słuchajcie, to jest koniec, to są moje skarpetki. Tak naprawdę kończymy oprowadzanie po tej części. Jeszcze wam tylko pokażę dwa teraria. Paludarium z takaczem jest tutaj, w dużym pokoju, ale nic wam na razie o nim nie mówię, bo będzie niedługo film z aktualizacją gadów, więc tak tylko pokazuję, żeby wiecie, była pełnia tego, że w dużym pokoju jest mój tokacz, a tuż obok stanowiska do pakowania towaru jest Lucjan, znaczy Lucyna, czyli mój gekon orzęsiony. Natomiast powiem wam, że to terrarium jest tutaj trochę zapomniane. Może przez to, że też do tego gekona jakiejś tam wielkiej sympatii nie zdobyłem. W sensie wiecie, lubię go, ale ja go nie chciałem, bo ja go dostałem po prostu. Więc nie tak, że on ma u mnie źle, no bo ma dobrze. Dostaje jedzonko, dostaje tego repasiego, czy jak on się nazywa. Dostaje wszystko, natomiast no, w dalszym ciągu nie za bardzo mam ochotę go posiadać, więc on będzie również niedługo wystawiony na sprzedaż, a w jego miejsce zajmie no, coś wypasionego. Totalnie wypasionego. I na koniec obiecane makro pajączków. W tym wypadku widzimy samiczkę Hetopelma olivaceum. To jest młody pajączek. Przy moim palcu wygląda tak. No i w zasadzie tyle. Jeśli chodzi o drugą sztukę, to liniała relatywnie niedawno. I te hetopelmy mają to do siebie, że po wylince mają taki fajny, gdzieś tam poniekąd ukryty odcień niebieskiego. Dajcie znać, czy widzicie ten niebieski. Ja go tutaj widzę. Natomiast tak wygląda jedynie po wylince pająk. Im dłużej jest od wylinki, no to tym bardziej jest brązowy po prostu. A tutaj mamy podrostka Birupes cimaroxigorum. No i nie wiem, co to jest za płeć, także póki co nic nie wiemy. Nie wiemy, jaka jest wartość tego pająka. No jeśli to jest samica, to około 2 albo 3 koła, więc totalne szaleństwo. Ale powiem wam, że nie za bardzo lubię tego pająka, bo jest mega płochliwy, nigdy nie atakuje na filmie, całe życie schowany, więc w zasadzie no to nic specjalnego, no natomiast kolory trzeba przyznać mało błędne. Tutaj widzimy heteropoda David Bowie po wylince. No, coraz bardziej pomarańczowa. Jeśli chodzi o wielkość tego pająka, to wygląda porównanie z moim palcem tak. Patrzcie, jaka jest turbo szybka. No w sumie nie jakoś specjalnie nam tutaj pokazała prędkość, ale heteropody też są spoko. Co prawda wyglądają strasznie, ale są mało jadowite i dodatkowo nigdy nie są agresywne dla człowieka. Chciałem wam również pokazać, co wyprawia samiczka Cirripelma spebo quet. Jak widzicie, to wszystko to jest poziom torfu, który naniosła ona, bo ja zaczynałem stąd i patrzcie, no jest totalnie szalona. Tutaj ma zejście do swojej jamy. Idziemy dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. A przypominam, że to jest ptasznik naziemny z Ameryki Południowej i tutaj siedzi nasza samiczka Cirripelma. Także naprawdę skubana, ale kopie. Tutaj jest mój podrostek Xenistis intermedia po wylince, ale ma piękny karapaks już, prawda? Jeju, będzie jeszcze ładniejsza niż Xenistis immanis. Samiczka Formictopus sp. Dominican purple. Ładna, nie? Bardzo ładna. I strasznie mnie cieszy, że chociaż jeden Formictopus z wszystkich młodzioków, jakie dostałem 2 lata temu, okazał się samiczką. Tutaj mój jedyny obecnie skorpion, czyli Scorpiomaurus. Patrzcie, jakie ma wielkie szczypce. Taki czołg skorpion, ale pustynny.
I na sam koniec trochę wygłodniały, nieznany mi gatunek pająka właściwego z Wietnamu. Tak to wygląda. Tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Dobra, mowa końcowa. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i że Wam się podobało i że rozwiałem Wam mniej więcej wątpliwości, jak ta moja hodowla teraz wygląda. A w związku z tym, jeśli Wam się podobało, wiecie co robić, koniecznie kliknijcie łapkę w górę i koniecznie kliknijcie suba, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Z mojej strony to jest tyle, a my standardowo widzimy się w sobotę i pamiętajcie, w sobotę będzie karmienie i ogarnianie hodowli. I będzie fajnie i ciekawie. I będzie dużo krwi. Żartuję, krwi nie będzie, ale będzie limfa świerszczy. To tyle, trzymajcie się, na razie i cześć.